Witam na ostatnim odcinku 28 edycji MCHC, która dobiegła niestety końca. Dlaczego? Z powodu graczy naszego community, które jest rozjebane. Jesteście wszyscy debilami, kończycie grę po 3 dniach, wrzucacie 400 odcinków. Gramy do końca, Gildia Cfel też gra do końca, bo my gramy. I co później? Nie, później nie grają, dzidzie do końca. Dlaczego? Bo są pancze włączone, wszyscy są pancze, wszyscy chcą zmiany. Pancze były spoko, bo się mogłeś panczować i mogłeś innych odpanczować. Nie, ja jakoś sobie radziłem, jestem Bobiksonem, ale jakoś sobie radziłem. Jak ktoś mnie odpanczował, to ja się panczowałem do niego i go klepałem. Robiłem tego pancza, raz go zrobiłem i później już nie musiałem. Pancza się robiło 10 minut, jak miałeś nitki, które były wszędzie. Ale nie, to wam nie pasowało. I jeszcze zgodźcie na start edycji, bo przecież teraz były lekkie lagi na starcie edycji. To już jest koniec edycji w pierwszy dzień, bo przecież kiedyś na Skafie, a stare czasy to były, nie? Skaf, pamiętam do dzisiaj, jak głupi debilu, nie wiem, start edycji Skafa to była godzina 18, o 20 i dopiero mogłeś drzewo ściąć, a byłeś na serwerze od 2 godzin. Ale nie, to jest dla ciebie zły start edycji i wszystko jest źle. Admini coś tam nic nie robią, ale nie. Admini to okej, no okej, to jest jedna sprawa. Administracja jest troszkę leniwa, już nam sace, ale to nie jest w ogóle to, co wpływa na upadek edycji, bo nie wiem, jakieś eventy były nawet, no oczywiście was już nie było na serwerze pewnie, bo wtedy było 200 osób na serwerze, bo przecież wy dla was, jak już jest 500 osób na serwerze, to jest koniec edycji. Kiedyś było 200 slotów na Skafie i każdy fajnie się grało, ale nie, teraz jest już 500 osób na serwerze, to ja też wyjdę, bo jestem głupim debilem. I tak to się później kończy, ale co zaraz będzie? Z chwila, za miesiąc będzie tak, o nie, kiedy MCHC, już nie ma żadnego serwera hardcore, jestem małą dzidzią, przestałem wtedy grać i teraz czekamy na MCHC i tak dalej. I co? I powiedzmy, że wystartuje tam MCHC, a ty znowu się wyłożyć, przestaniesz grać i tak w kółko. Ale nie, po co grać na MCHC w końcu? Tu miałeś pewnie itemki, miałeś cały Ender Chest itemów, ale chwila, co zrobiłeś? Nie, wolisz iść na inny serwer i co zrobić? I kopać od nowa, pokopać sobie. I już tak Unbana nie kupisz, przecież Honor ci nie pozwala, żeby kupić Unbana, jak na innym serwerze można grać bez Unbana. To po co w ogóle wchodzisz na hardcore na początku edycji? Po co wchodzicie na ten serwer? Jeżeli wiecie, że i tak nie będziecie grali, to po prostu proszę was, nie wchodźcie na następną edycję. I będzie fajnie, bo nie będzie lagów na starcie, was nie będzie tyle dużo, więc nie wchodźcie, jeżeli wiecie, że nie będziecie grali. Gildie to rozumiem, tam liderzy to też, nie wiem, to kiedyś to liderzy to rozumiem, no to kazali grać do końca i tak dalej, a dzisiaj, tam w dupie, tam typek kończy grę, to sobie przychodzi na Easy HC i tak dalej, pozwala, żeby Gildia sobie, o, ci grają na MCHC, ci na Easy HC, no ale... No dobra, chcecie, ale pamiętajcie moje słowa, za 2 miesiące będzie płacz, już nie ma w ogóle MCHC i serwera hardcore, bo wam się nie chce grać, nie wiem. Ja grałem do końca i powiedział, o, pewnie dostawałeś donate. Nie dostanę żadnego donate'a przez całą edycję. Już jak było 30 osób na serwerze z Cuptrixem, to jakieś typy tam dawały wymianę, to coś tam sobie wziąłem, bo nie wiem, bo już dawał, jak było 30 osób, no to stwierdziłem, że sobie coś wezmę. Nie byłem ani razu na spawnie po donate'a i tak dalej. I grałem jakoś do końca, miałem po 4 koksy w Enderze i nie wiem, poszedłem na klepę i zjadłem te koksy i kopałem dalej, nie wiem, miałem 10 deadów, miałem z tego 7 na początku edycji, miałem 800-900 ranku miałem, ale później się wyłożyłem i jakoś potrafiłem sobie grać, ale nie, przecież pancze są, no tak, jeszcze, Jezu, są unbany za 3 złote, nie stać mnie na 3 złote. Pewnie wydaje tyle na skiny do CS-a codziennie, ale nie. Na 3 złote mnie nie chcę, bo ja nie serwerze za darmo. No i dobrze, i tak to się właśnie kończy, i tak się właśnie kończą wszystkie serwery Minecraft, bo za miesiąc pewnie będzie Craftcore i wszyscy, o, Craftcore, ojejku, dawno nie było tego serwerka. No i co, ojej, wywaliłem się, dzidzio nie ma itemów, dzidzia przestanie grać po tygodniu i będziemy się cieszyć, że edycja trwała tydzień. No i za 2 miesiące będziemy się cieszyć, że edycja trwa 3 dni i tak dalej. No i znowu się nasz Minecraft kończy. Bo jesteście wszyscy debilami głupimi i nie umiecie grać do końca. Więc no i dobrze, no i pozdrawiam. Chciałem pozdrawić w sumie niektóre gildie. Nie wymienię wszystkich, ale te, które pamiętam, które grały do końca, bo był to Rekty, grały do końca, Pajny, grały Krety do końca, Biochy i inne gildie. I chciałbym te gildie serdecznie pozdrowić, bo oni jakoś umieli grać na serwerze, gdzie było 300 osób, to jeszcze grali i tak dalej.
No, wszystkie gildy nie wymienię, przepraszam, bo nie pamiętam. Jeszcze Olava na przykład grała do końca. Tak chciałbym powiedzieć, że pozdrawiam też. No, fajnie też youtuberzy. A zresztą już nie będę gadał o youtuberach, ale powiem tak, ja się starałem. Mogłem wrzucić sobie jeden odcinek mogłem wrzucić sobie za 200 zł, reklama jakiegoś serwerka, bo miałem propozycję, mogłem sobie wrzucić 0 odcinków, wrzucać przez cały tydzień zącaca i wrzucić sobie reklamkę za 200 zł. A wiecie ile zarobiłem z tych odcinków? Wiecie ile? Może zdyszka weszła z tych 5 odcinków NL, które montowałem. Z 2 godziny montowałem, z 2 godziny się klepałem, kopałem przez tą edycję, żeby nagrać te materiały. A mogłem po prostu wrzucić odcinek gotowy za 200 zł, fajnie by było, ale nie, ja próbowałem i co, i gówno, i chciałbym tylko tyle powiedzieć. Ja pamiętam, ja będę dalej grał w tego Minecrafta, będę dalej nagrywał. Za miesiąc mam unbanę na live'y i będę dalej streamował, ale powiem tak, no po prostu Minecraft się według mnie kończy i sery, to jest totalny koniec. Jeżeli chodzi o nasze community, to nasze wspólne, nie dragonowe i tak dalej, to jest community, to MCHC, Craftcore, MC4U, no. No niestety, no teraz już poprzewracało wam się w głowach, poniście, nie wiem, życzę wam, żeby się komputery wam spaliły szczerze, bo to co robicie na tych edycjach, to jest hit po prostu. No i w sumie to tyle ode mnie. Żegnam was bardzo serdecznie. Widzimy się prawdopodobnie na MC4U, bo w piątek startuje MC4U następny. Więc widzimy się tam, będę nagrywał znowu. Chociaż tam już nie będzie tego samego klimatu, co nam CAC mi się robiło, no ale będę próbował. Pamiętajcie, żeby zadzwonkować, żeby wam się tylko te filmy wyświetlały i w sumie to tyle. A i pamiętajcie, że żeby zostawiać łapkę, nie mówię pod tym filmem, pod tą wywalone, ale pod filmami, gdzie próbowałem, montowałem to z 2 godziny, montowałem do drugiej w nocy niektóre filmy i nie wiem, wydaje mi się, że to fajnie wyszło, zostawić lajka. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia.